Cześć, witam was w kolejnym odcinku drukowania 3D z dymem i drugim odcinku cosplayu McCree. Dzisiaj zajmiemy się, jak widzicie, jego rewolwerem, rozjemcą, peacekeeperem, ale tylko samym wydrukiem, bo materiału jest bardzo sporo i sam timelapse wydruku będzie długi po prostu. Nie chcę zrobić znowu 20-minutowego filmiku jak mod Thora, ale też zademonstruję wam mechanizm i na końcu po timelapsie rozkręcę go, rozłożę na części, żeby wam też to zademonstrować. No, więc demonstrujmy tutaj mechanizm za pomocą łożyska, chyba cylinder to się nazywa, przepraszam, nie znam terminologii poprawnej, magazynkiem tego chyba nie mogę nazwać, nie wiem, jeżeli ktoś się zna na broni palnej, a można specjalizuje w rewolwerach, to proszę o sprostowanie mojej błędnej terminologii w komentarzu. Więc no, magazynek jest wysuwany, kręci się, można tutaj ładować pociski, nie będzie to strzelało niemożnego mechanizmu wystrzału, to będzie tylko dekoracyjne, ale mimo wszystko to wygląda bardzo fajnie i kurde, podoba mi się strasznie kręcenie tym. Do tego jeszcze tutaj będzie ten, wiecie, hammer, też nie wiem jak to się nazywa po polsku, to tutaj jakby McCree szybko magazynek cały wystrzeliwuje, ale to jest dość delikatny proces montowania tego, więc chce się wstrzymać, aż już to wszystko pomaluje i tak dalej. Więc malowanie i wykańczenie tego będzie za tydzień, prawdopodobniej w przyszłym tygodniu to już będzie gotowe i funkcjonalne, więc to będzie fajne. Dlatego, jeśli chociaż już wam się to podoba, to zachęcam do stawienia łapki w górę. Zapraszam na timelapse, a po timelapse rozkręcamy.
Cześć. Zanim przejdziemy dalej, bardzo bym chciał podziękować sponsorowi filamentu tego odcinka, czyli firmie Cadivent. I teraz coś, co was może zainteresować, czyli usługi wydruku 3D. W skrócie, nie posiadacie własnej drukarki, chcecie coś wydrukować, nie będziecie kupowali tylko jednej całej drukarki, na przykład pod jeden wydruk, pojawiają się oni. Wysyłacie plik, oni szacują koszty, dobierają materiał i macie swój wydruk. A jeżeli się jednak zastanawiacie nad zakupem drukarki, warto sprawdzić ich ofertę, bo jest tam m.in. taka jeszcze w miarę budżetowa drukarka firmy Van Hao model i3+, albo już taka bardziej profesjonalna drukarka 3D Gen 1. Do tego jest jeszcze szereg najróżniejszych akcesoriów, jak to na przykład takie nalepki na powierzchni roboczą zwiększające przyczepność, albo po prostu takie fajne psikadło, które też zwiększa przyczepność i z powierzchni roboczej nie trzeba aż tak mocno nagrzewać. Bardzo dziękuję za uwagę, dzięki wam jestem w stanie rozwijać kanał w taki sposób i te projekty kontynuować. Dobrze, jak widzicie, najpierw muszę odkleić tą całą taśmę, która to trzymała na razie wszystko ze sobą, no bo jeszcze tego nie kleiłem oczywiście, no bo chcę to wszystko wykończyć najpierw, a malowanie już takiego złożonego byłoby, jak mam wycie podejrzewać, zdecydowanie trudniejsze. Jeszcze tutaj dwa kawałki taśmy chyba, jeśli się nie mylę. To będzie wszystko, można brać się za rozkładanie tego. Bardzo fajnie jest to skonstruowane, ale jeszcze zanim to rozłożę, to szybko wyciągnę pozostałe części, z których to się jeszcze będzie składało. Dobrze, więc to jeszcze będzie szło tutaj, ale najpierw to będzie wchodziło w to miejsce. Tutaj będzie z kolei szła gwiazdka, ta, która jest tylko dekoracyjna z jakiegoś powodu, nie wydaje się być w żaden sposób funkcjonalna. No a tutaj będzie szedł ten hammer, jeśli to tak mogę nazwać. Tutaj będzie sprężyna od długopisu, więc to będzie tak chodziło w tym miejscu. Więc teraz w sumie weźmy się za rozkręcanie. Zaraz jeszcze pokażę, jak się pociski ładuje. To sobie już odłóżmy, wszystko niech ucieka. To widzicie, tutaj bardzo łatwo odchodzi. To w sumie teraz też odczepmy. I możemy to od razu wyjąć, to tutaj jakoś jeszcze będę musiał bardziej mocno doczepić, żeby się lepiej trzymało. Tutaj jest łożysko. Tutaj te śrubki, to było z nimi trochę roboty, musiałem je podgrzać, żeby pasowały, bo nie do końca chciały się wkręcić. Jak widzicie, tu jest taki mechanizm, ogranicznik, że to nie idzie dalej dzięki temu i tylko się po tej płaszczyźnie porusza. No to sobie tutaj szybko wykręćmy to wtedy. Łożyskiem się zajmiemy później. Będę musiał też zmienić... Oj, dobra. Tego nie widzieliście. To tutaj bardzo łatwo odchodzi w taki sposób. To tutaj w taki bardzo podobny. Tylko tutaj mocniej to siedzi. No i zostaje nam tylko to, co też tylko odchodzi w taki sposób. No i w taki sposób to działa. Tutaj te pociski, jak mówiłem, można jak najbardziej ładować. One sobie potem stąd wyskakują, trochę ciężko je wydostać momentami, ale jak się postara, to się da radę. To by było na tyle, teraz już informacje dla najbardziej wytrwałych i zainteresowanych, czyli sprawy od drukarki. Pierwsza rzecz, filament użyty do całego projektu to HD PLA od firmy Fiberlogy, temperatura druku 210 stopni, pierwsza warstwa 205 reszta, szkło na 40 stopni, ogólny czas druku szacowałbym na jakieś może 50 godzin, ale to tak tylko z głowy mówię, nie liczyłem tego, bo dużo części było drukowanych, jak mogliście zauważyć po timelapsie. Jeśli wam się spodobało, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Dzięki za uwagę, do zobaczenia za tydzień na oby gotowym projekcie. Cześć!